na całych kresach kochanej Polski ci się rozdarła szatańska moc. Wielu z nas tułaczy zostało wywiezione do Rosji w 1940 roku. To było o pierwszej godzinie w nocy. Zaczęli walić do drzwi i otwierać, ale był na tyle uprzejmy, że nie robił takiej dużej awantury, tylko powiedział do mojego ojca: ty jesteś aresztowany. W 1940 roku, 10 lutego, rano się obudzili i przyszli rosyjskie żołnierze z karabinami i było z nimi Ukraińcy byli też z karabinami. I ojciec trochę się opierał. I jemu przyłożyli karabin do głowy i mówi: dawaj, dawaj, zabieraj się. Przyszli soldaci z karabinami. Zabieraj się. No i on tak chodził po chacie i mówi do taty, tak szepnął, żeby ubierać się dobrze, ciepło, bo jedziemy bardzo daleko. Bo jedziecie bardzo daleko, mówi. To była okropna noc. Przyjechali o 3 nad ranem. Zbierali się, mówi. Nic nie zabieraj ze sobą, żadnych dokumentów, wam nic nie potrzeba. Wy i tak wszyscy pomrzecie i nie wrócicie nigdy do swego domu. Tak nam powiedział ten żołnierz rosyjski. The scary part was we didn't know what they were going to do with us, where we were going. I zawieźli nas do powiatowego miasta Sokal na koleje. Tam już pociąg stał. Pociąg stał gotowy, ten pełno ludzi. Nas jeszcze wpakowali tak po prostu na siłę, bo już wagony były prawie pełne. Wagonów wszystkich było, bo liczyliśmy na zakrętach, było 72 wagony. To jest duży transport. All cattle wagons, and it would house about, sleep about 12 people, 10 people, 12 people on each side, bottom and top. So there must have been about 70 or 80 people in a wagon. W pociągu było bardzo zimno, szron był nawet na ścianach. Nie było miejsca, kto zajął jakie miejsce, to tak musiał siedzieć, bo nie było miejsca, gdzie się poruszyć, tak było napakowane. 3 tygodnie jechaliśmy aż do Archangielska. Wody nam nie dali nic, to takie okienka małe były w wagonie, to z tych okienek ściągaliśmy śnieg z dachu i topiliśmy na wodę. I to wszystko, wie pani, jak to się zdarzyło, że do ustępu nie mogli iść, tego, w wagonie była dziura, co to może iść. Dzieci musieli jeść tego i my trzymali to wszystko. Jak wyszli z wagonów, to tam wszystko, kobiety, mężczyźni pod wagonami, wie pani, co tam się działo? Tam sterty stało takie pod wagonami. A jechaliśmy 3 tygodnie, to każdy już miał wszy. I pluskwy gryzły nas żywcem tam. Prócz płaczu i modlitwy więcej nie było nic. I tam wysadzili nas na stacji i Rosjanie przyjechali końmi i każdą rodzinę brali i było 3 baraki, strasznie duże 3 baraki. To
było 30 rodzin, to w każdym baraku było 10 rodzin. Oto były baraki. Baraki były i widocznie tam ktoś mieszkał przed nami, bo pluskiew i pszów to było... Oj, w nocą nie można było spać. Posiłek nam dawali jeden. Ryż miałby być z baraniną. Baraniny nie widzieliśmy, ale było troszkę tłuszczu. Więc jeden posiłek, więc to, co nam dali, przychodziliśmy i ja przynosiłem, my przynosiliśmy do sióstr. I tym wyżyliśmy. W międzyczasie jeden z powozów wywrócił się i koń został zabity. No, naturalnie, zaraz mięso. Na drugi dzień tylko kości zostały. Unless if you worked, then you got a little piece of bread every second day. And the bread was very heavy and very hard. If you'd hit somebody, I'm sure they could probably be knocked out. Ciężko, bardzo ciężko. Z początku tak pomagali jedno drugim, później sił ludzie upadali. Umierali, jak umierali. Naprzód dzieci małe, później starsi zaczynali umierać. Bardzo ciężko było. Zimno było, głodno. Te kawałeczki chleba, co dali dla tych pracujących, to było mało. No, niby doktor był, ale to ona nie miała też. Ludzie mieli bardzo niedobre diety. Musieliśmy jeść tylko to, co nam dali, a to było bardzo biedne. Po prostu pod koniec roku ludzie zaczęli tą kurzą ślepotę mieć. To tak jeszcze jak słonko świeciło, to jeszcze widzieli. Jak słonko zaszło, to już człowiek nic nie widział. No to poszli do doktora, doktor kazała nam jeść te igły z tego, z sosny. Te świeże, nowe takie. Mówi, to na gotowe ci pić. Był wracz taki, doktor na posiłku i poszedł do niej. No to ona mówi, ja ci nic nie poradzę, no ale ci dam coś troszkę. No dała troszkę to białego takiego, przyniosła to do domu. Mówi, to jest po prostu smalec. No to tata wziął, położył mnie na chleb i dał mnie to zjeść. Bo ta najmłodsza, to jej trzeba najwięcej. A nie smarował już tego, tak poszedł do lasu dalej robić. To mężczyźni ścinali te drzewo, a gdy drzewo spadło, to kobiety szły i siekierą obcinały te gałęzie, ciągły te gałęzie na ogień i palili. Na ognisku te gałęzie. Jednego razu stało dla mnie się akcydent. Bo gruba taka gałąź uderzyła mi w nogę lewą i złamała tu w kostce. I nie było lekarza, nie było lekarstwa, nie było nic. Ta noga tak się zagoiła, że teraz do dzisiaj tak kuleje trochę na tą nogę. We tried to sleep together and stick together. I was under one blanket with my cousin. And when we turned around, she says, now let's turn around, one, two, three, so no cold air would come between us. And when we had free time, my mother would walk with us at night, and the moon was, the white Russian nights was, as you could almost read by the moon. And she would always say, it won't be long, God is good, and we will... One day we'll be out. We'll be out. We will not stay here. One day in the summer, the Russians came and they said, oh, the children are going to get bread, but they have to pray to Stalin. So they lined us all up, and there were quite a few children, and they said, now you pray to God and ask for bread, and you won't get any bread. So we didn't get any bread. Now you pray to Stalin, and you'll get bread. And nobody prayed to Stalin. They couldn't believe it. I was so proud, you know, that nobody would, not even one child. Broke down. No. Mm-hmm.